Witam naszego gościa, pana Antoniego Macierewicza. Szanowni Państwo, tak więc spotkanie rozpoczniemy. Prosimy gościa o zasięgnięcie i panią Ewę. Proszę księdza też o zajęcie się miejsca. Musicie przesunąć z tym statywem do przodu. Na początku chciałbym poinformować, że przy namiocie również zbieramy podpisy pod dwoma listami. Pod listą poparcia dla naszych czterech postulatów, jak i również pod listą poparcia o ustanowienie, o powołanie Międzynarodowej Komisji do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy. Również będziemy zbierać chętnych do zapisania się do komisji wyborczych, jako również mężów stanu. Mężów zaufania. W jakiś sposób też mężów stanu, w każdym razie. Tak. Chciałbym wobec tego zacząć w związku z tą jedną listą o Międzynarodową Komisję. Chciałbym pana spytać, czy dzisiaj nie jest już za późno dla takiej Międzynarodowej Komisji? Proszę Państwa, zanim odpowiem na to pytanie, wydaje mi się, że niezbędne jest jakoś zakończenie tego, co Pan mówił, o czym Państwo rozmawiali, zanim przyszedłem. Ten zupełnie bezprecedensowy akt barbarzyństwa politycznego, bo tylko tak to można nazwać, który miał miejsce dzisiaj rano w Tomaszowie, wymaga naprawdę absolutnie jednoznacznego, powszechnego, publicznego potępienia. Mieliśmy do czynienia nie tylko z barbarzyństwem, nie tylko z napaścią na spokojnego obywatela przez uzbrojonych funkcjonariuszy, ale mieliśmy także do czynienia z brutalnym złamaniem Konstytucji Rzeczpospolitej. Zdajmy sobie sprawę, że w ten sposób rozpoczyna pan Bronisław Odważny Komorowski, bo tak go nazwać należy od tego momentu, niesłychanie odważnie wysyła 6 uzbrojonych funkcjonariuszy na jednego blogera, na jednego Bogu ducha winnego człowieka prowadzącego satyryczną stronę internetową. Broni się przy pomocy pałek, przy pomocy broni właśnie, przy pomocy prokuratury. Łamie Konstytucję Rzeczpospolitej. Trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że tak właśnie pan Komorowski zaczął kampanię wyborczą. Takimi metodami Platforma Obywatelska i pan Komorowski chcą wygrać tę zbliżającą się kampanię wyborczą. To jest prawdziwy początek kampanii wyborczej. Broń, rewizje, prześladowania, łamanie konstytucji, łamanie wolności słowa. Chcę powiedzieć w imieniu własnym, myślę, że państwa wszystkich, że otoczymy tak tego Bogu ducha winnego pana, jak i wszystkich, którzy znajdą się w takiej sytuacji represji politycznej, wszelką pomocą osobistą, prawną i wszelką inną, także międzynarodową. Naprawdę nie pozwolimy panu Komorowskiemu przekształcić Polski na nowo w państwo totalitarne. Dziękujemy bardzo za tą deklarację i chciałam... Nieprawdopodobne. Komorowski, który twierdzi, że kiedyś walczył o prawa człowieka, który twierdzi, że kiedyś miał jakikolwiek związek z walką o niepodległość Polski, dzisiaj wysyła uzbrojonych ludzi przeciwko wolnemu słowu. To po prostu hańba. No właśnie. Hańba! 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 Hańba!
Ja chciałam się zapytać, jak my możemy, no bo ja się też z tym nie zgadzam, mnie to oburza. Nie chcę, żeby prezydent kraju, w którym żyję, zachowywał się w ten sposób i żeby też człowiek, który prowadzi sobie spokojnie stronę internetową, był nachodzony o 6 rano przez służby ABW. Ale ja czuję taką bezsilność, no bo co my realnie możemy zrobić, żeby takie rzeczy się nie działy? No, pisanie jakichś listów, czy nie wiem, znoszenie okrzyków nawet, czy protesty. To jest wszystko, jak widać, coś, z czym ci ludzie w ogóle się kompletnie nie liczą. My mamy do czynienia z ludźmi, którzy łamią prawo i którzy są kompletnie bezkarni wobec tego, co robią. I stąd pytanie, co my możemy zrobić, żeby rzeczywiście nie pozwolić tym ludziom na taką demolkę demokracji polskiej. Co Bruksela na to? Oraz polskiej wolności. Możemy zrobić wbrew pozorom bardzo wiele, ale w każdej sprawie należy, kierując się solidarnością i uczciwością, podejmować konkretne, właściwe dla każdej z tych spraw kroki. W tym konkretnym wypadku myślę, że dobrze byłoby zacząć zbierać pieniądze na adwokata dla tego pana, po prostu, żeby móc mu realnie pomóc, tak żeby można było go obronić, tak żeby można było przed sądem wytoczyć proces tym, którzy go napadli, tak żebyśmy mogli, że tak powiem, rzeczywiście fizycznie, technicznie się bronić. Tak jak w wypadku z kolei katastrofy, tragedii smoleńskiej, zbieramy podpisy pod Międzynarodową Komisją i oczywiście dla pana Bronisława, prezydenta Bronisława Komorowskiego te podpisy nic nie znaczą, dla pana premiera Tuska te podpisy też nic nie znaczą, ale zapewniam państwa, że dla senatorów Stanów Zjednoczonych i kongresmenów Stanów Zjednoczonych te podpisy znaczą bardzo, bardzo wiele i są świadectwem woli narodu polskiego. Równie istotnym świadectwem jak działania pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, a w momencie, kiedy idą w setki tysięcy i w miliony, to ważniejszym świadectwem. Dlatego, bo to naród wybiera Komorowskiego, a nie Komorowski naród. Właśnie ja pytałam, jak to bronić te ofiary, to jedno i to bezwzględnie trzeba, ale jak my możemy ścigać tych oprawców, bo to są oprawcy tak naprawdę, którzy łamią prawo i wolność, w ogóle gwarantowaną wolność słowa tutaj, takie standardy demokratyczne. Jak my możemy się przeciwstawić tym szkodnikom, tym oprawcom? Jak powiedziałem, w każdej konkretnej sprawie będziemy znajdowali narzędzia, które będą skuteczne dla danej kwestii. A kierować się musimy nadrzędną zasadą niepodległości i suwerenności narodu, demokracji, a przede wszystkim ludzkiej, naszej chrześcijańskiej, katolickiej, narodowej solidarności. Tym się należy, takimi przesłankami należy się kierować, wybierając te narzędzia, które w danym momencie są skuteczne. Nie ma ogólnej formuły. Ogólna formuła to jest ruch protestu przeciwko temu, to są wybory, które wybiorą ludzi uczciwych i nie pozwolą takim właśnie działaniom, przeciwstawią się takim działaniom, a wreszcie doprowadzą do ich napiętnowania nie tylko publicznego i moralnego, ale także prawnego, a póki co musimy się bronić przy pomocy narzędzi, jakie posiadamy. Najważniejszym narzędziem jest solidarność. Dzisiaj okażmy solidarność temu, który za nas jest prześladowany, temu blogerowi z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja chciałam tylko dodać, że władza nie jest wyjęta spod prawa, władza również obowiązuje prawo i kiedy ta władza prawo złamie, to powinna odpowiedzieć przed prawem, nie czekając do wyborów, bo legalność wyborów nie przesądza tego, znaczy jakby nie unieważnia tego, że ta władza musi być odpowiedzialna i postępować zgodnie z prawem. Złamanie prawa to oznacza konieczność rozliczenia i ukarania tych, którzy to prawo złamią. To dotyczy również władzy. To jest zupełnie bezsporne i ja natychmiast, gdy tylko się o tym dowiedziałem, jadąc tutaj, wysłałem już do Polskiej Agencji Prasowej informację, że wystąpię z pozwem
przeciwko, sposobem do sądu po prostu, przeciwko tym, którzy nasłali tych uzbrojonych ludzi na blogera z Tomaszowa. No to jest zupełnie oczywiste, ale to są moje rutynowe obowiązki. Tak powinien postąpić każdy poseł, każdy przedstawiciel społeczeństwa, każdy funkcjonariusz państwowy, jako poseł jestem też funkcjonariuszem państwowym. I to jest zupełnie oczywiste, ale poza tymi rutynowymi krokami ważne jest, żeby rozpoczął się ruch szerokiej solidarności społecznej, żeby nikt, kto znajdzie się w sytuacji takiego prześladowania, nie został sam, żeby każdy z nas wiedział, że jeżeli zostanie mu wyrządzona krzywda tylko dlatego, że walczy o prawdę, o wolność, o niepodległość, będzie przez nas wspólnie broniony i obroniony. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że PAP zamieści te informacje, dlatego że my mamy takie doświadczenie, że informacje, które przesyłamy do PAP-u, na ogół spotykają się z taką odpowiedzią, że oni tego nie umieszczą, ponieważ to nie jest informacja według nich, albo redaktor prowadzący uznał, że to nie jest informacja, tylko komentarz, albo że nie mają takiego obowiązku, żeby tak to zamieścić. Także mamy nadzieję, to dotyczyło między innymi informacji o pobitym dziennikarzu. Tak, ja oczywiście nie poprzestałem na Polskiej Agencji Prasowej, równolegle zostało to wysłane do wszystkich innych mediów, także na szczęście nie jest tak, że tutaj ktoś ma monopol w Polsce zupełny, prawda? Nawet jeśli się chce zepchnąć na margines wolne media, to zarówno nasz dziennik, Telewizja Trwam, Gazeta Polska i szereg innych, Nasza Polska, setki innych gazet wychodzą w olbrzymich nakładach i nie można wszystkim od razu zamknąć usta. Mam nadzieję, że to się okaże nieskuteczne. Dlatego oczywiście wysyłam te informacje wszędzie, gdzie tylko możliwe. Chciałam, zanim zadam chyba, myślę, że takie pytanie, na które wszyscy czekają, bo w jakim stanie, na jakim etapie jest śledztwo i co teraz wiemy, co już możemy powiedzieć na pewno, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, to chciałam pana ministra zapytać bardzo poważnie o jedną rzecz. Dlaczego do tej pory nikt nie sformułował zarzutów prawnych wobec Donalda Tuska i wobec ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie wizyty smoleńskiej, a potem śledztwo w sprawie katastrofy. Przypomnę, że artykuł 129 kodeksu karnego stanowi, iż kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa działa na szkodę RP, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat, co doktryna prawa karnego określa jako zdradę dyplomatyczną. Ja tutaj mam, my będziemy mieli wystawione takie ulotki tutaj na stoliku, które są uzasadnieniem prawnym wszystkich naszych postulatów. Natomiast właśnie chciałam zapytać o to pana ministra, dlaczego do tej pory nikt nie sformułował zarzutów prawnych wobec Donalda Tuska? Na szczęście to nie jest w pełni zgodne z prawdą, jeżeli chodzi o pana, między innymi pana Jerzego Millera, przewodniczącego komisji mianowanego przez premiera Donalda Tuska, taki pozew do prokuratury przeciwko niemu został przeze mnie jako przewodniczącego komisji zespołu parlamentarnego skierowany już ponad miesiąc temu. Czekamy na wyniki tego. Jeżeli zaś chodzi o pana premiera Donalda Tuska, to czekaliśmy na pełen materiał dowodowy. Został on przez nas, jak państwo wiecie, uzyskany równo tydzień temu na posiedzeniu z panem profesorem Markiem Żyliczem, który potwierdził, a nawet sam sformułował otwarcie tezę, że zostało zawarte przez pana premiera Donalda Tuska i pana premiera Władimira Putina nieformalne, a dodajmy tajne porozumienie, które wypełnia, to mój komentarz oczywiście już, dyspozycję artykułu 129 i na podstawie relacji, na podstawie wysłuchania pana
profesora Marka Żylicza takie doniesienie o przestępstwie w sprawie pana Donalda Tuska zostanie skierowane.